Dzień dobry. O ile na Zachodzie radiobudziki były i nadal są popularne, w Polsce takie urządzenia należały do rzadkości. Powstało kilka modeli z zegarem wskazówkowym klasycznym i jeszcze mniej z tak zwanym zegarem klapkowym. Znane mi są zaledwie trzy polskie radioodbiorniki z zegarem klapkowym. Chronos, Adam i omawiany tutaj Gong. Przy czym właściwie jest to jeden model z niewielkimi modyfikacjami. Produkowane były we wczesnych latach 70. w ilości w sumie nieco powyżej 200 tysięcy egzemplarzy, po czym słuch o nich zaginął. Przyczyną był sam zegar. Nie był to produkt polski, lecz japoński. Początek lat 70. to masowy zakup licencji, głównie we Francji i Japonii. Proceder polegał na tym, że pierwsze partie wyrobów sprowadzano w całości lub w częściach, a później zastępowano je wyrobami krajowymi, mniej lub bardziej zgodnymi z oryginałami. Tak było na przykład ze wskaźnikami wysterowania znajdującymi się między innymi w Radmorach. W przypadku modułu zegara klapkowego nigdy nie doszło do zorganizowania produkcji w Polsce i po wyczerpaniu limitu dewizowego przeznaczonego na zakup tych podzespołów Gong stał się jubilatem, czyli jednym z wielu modeli zwyczajnych radioodbiorników produkowanych masowo. Był też jeszcze drugi powód, o którym powiem za chwilę. No dobrze, ale co to jest w ogóle zegar klapkowy? W czasach dawnych, czyli jeszcze przedelektronicznych, zegary jednoznacznie kojarzyły się ze sprężynami, tykaniem i wskazówkami. Istniały jednak także inne wersje interfejsów, jakbyśmy to dziś powiedzieli. Jednym z nich był naturalny zapis w postaci godzin i minut, przedstawionych zwyczajnymi cyframi. Nie były one wyświetlane, bo wyświetlacze jeszcze nie istniały, a pokazywane w formie obrazków wydrukowanych na tzw. klapkach. 24 bądź 12 dla godzin i 60 dla minut. Klapki były zaczepione na bębnie w ten sposób, że gdy ten obracał się, co 6 stopni dla minut, a co 15 dla godzin, spadała kolejna klapka, na której była wydrukowana wartość większa od poprzedniej. Klapka z napisem 59 była ostatnią klapką minutową, ale zaraz za nią znajdowała się taka z napisem 00 i cykl się powtarzał. Wałki z klapkami musiały zatem obracać się powoli. Wałek z minutami raz na godzinę, a z godzinami raz na dobę. Ale ten mechanizm niczym nie różnił się od obrotu wskazówek zegara. Zatem zegar klapkowy różnił się od klasycznego jedynie samym interfejsem. Zamiast wskazówek na osi minut i godzin mocowano wałki z klapkami. A już sposób napędu tych osi mógł być identyczny jak w zegarkach nakręcanych. I tutaj pojawia się druga historia zegarów z czasów przedelektronicznych. O ile napęd sprężynowy czy w postaci ciężarków w zegarach z kukułką czy szafkowych, to rzecz znana. Już od dawna używano także zupełnie innego napędu – napięcia sieciowego. Jak wiadomo, jest to napięcie przemienne o dość stabilnej wartości zmian 50 lub 60 na sekundę, w zależności od miejsca na świecie. Obecnie ta wartość jest utrzymywana bardzo dokładnie, lecz i kiedyś wahania nie były aż tak duże i nadawały się jako źródło sygnału zegarowego dla rozwiązań amatorskich. No, może nie do końca, bo w Polsce na skutek ciągłych przeciążeń niedoinwestowanej sieci odchyłki mogły być większe i nawet producent zegara deklarował dokładność na poziomie 7 minut na dobę. Być może to także było powodem zrezygnowania z produkcji takich mechanizmów po kilku latach. Wykorzystując to napięcie, można skonstruować synchroniczny silnik elektryczny, który przy niewielkim obciążeniu będzie pracował bardzo stabilnie, kręcąc się w takt zmian cyklu przemiennego napięcia. Właściwie każdy silnik indukcyjny mógłby być takim wzorcem obrotów i znakomita większość magnetofonów szpulowych właśnie w ten sposób stabilizowała prędkość przesuwu taśmy, częstotliwością sieci. Z mniej znanych zadań silników synchronicznych było napędzanie programatorów pralek automatycznych, w których mechanizm zegarowy włączał kolejne funkcje programów. Wróćmy jednak do naszego zegara. Oto wspomniany silnik.
stanowi wirujący cylinder z charakterystycznymi wycięciami. Musi on spełniać trzy cechy: wysoką stabilność obrotów, niewielki pobór mocy i długowieczność, bo przecież miał się obracać bez przerwy. Stąd taki kształt rdzenia, który formował pole elektromagnetyczne, dając 375 obrotów na minutę, czyli dość niskie jak na tak mały silnik. Zapewniało to długowieczność, ponieważ obciążenie łożysk było niewielkie, a do tego eliminowało hałasy. Sam silnik znajduje się w osłonie chroniącej go przed kurzem, a co do poboru prądu, konsumuje on około 3 watów. Niby niedużo, ale nie według dzisiejszych standardów. 375 obrotów na minutę to kosmiczna wartość w zestawieniu z obrotami wskazówek zegara czy przerzucania klapek. Dlatego silnik jest sprzężony z reduktorem obrotów, na który składa się aż 6 stopni. Na wyjściu modułu obroty są praktycznie niewidoczne i mogą już bezpośrednio sterować modułem zegara. Wypada wspomnieć o trwałości. W praktyce wynosi ona około ćwierćwiecza, po czym należy taki moduł rozebrać i przesmarować. Dobrze to świadczy o tworzywach, zapewne poliamidzie, i istnieje szansa cieszyć się zegarem jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Z pewnością nie można byłoby liczyć na tak długą bezawaryjną pracę, gdyby nie szczelna osłona chroniąca koło zębate przed kurzem. Jak widać, wszystko zostało tutaj przemyślane. Moduł silnika z przekładnią jest zamocowany z tyłu zegara i napędza to koło, a z nią tę oś. Z boku możemy zobaczyć reduktory bębnów, minut i godzin, a także sprzęgła bębna, budzika, timera oraz nastawnika czasu bieżącego. A oto już sam zegar. Z prawej strony znajduje się bęben minutowy z 60 klapkami. W tej wersji zegara napisy są dzielone. Górna połowa znajduje się na klapce, która ma opaść, dolna na tej, która opadła ostatnio, a konkretnie na jej tylnej części. Istnieją też wersje, które mają rysunki w całości, namalowane tylko na przodzie klapek. Z godzinami jest jeszcze ciekawiej. Nie ma tutaj 24 wartości, a 48, bo każda godzina się dubluje i zmienia się między 23 a 24 minutą. Dlaczego tak? Pewno ze względów mechanicznych. Zbyt mała liczba klapek w stosunku do minut powodowała problemy z precyzją ich przeskakiwania. Przyjrzyjmy się, jak to działa. O ile zegar klapkowy jest układem dyskretnym, czyli jednoznacznie pokazującym, która jest minuta, w przeciwieństwie do wskazówek, zawsze ukazujących wartość z pewnym przybliżeniem, o tyle wskazania nie są dokładne, tylko zależne od precyzji wykonania całości. Inaczej, suma 60 minut powinna trwać dokładnie 60 minut, ale poszczególne minuty mogą mieć wartości nieco różne od minuty rzeczywistej. Za przeskok klapki odpowiada ta sprężyna, a ponieważ bęben obraca się płynnie, wystarczą minimalne różnice w wymiarach poszczególnych klapek, by przeskakiwały one w nieco innych interwałach. Inaczej wygląda sprawa z godzinami. Chwilę przed ich zmianą bęben zwalnia blokadę sprężyny, którą klapka z napisem 59 utrzymuje w ryzach. W kolejnej minucie blokada znika i kolejna klapka godzin może opaść. Mamy tutaj jeszcze trzeci bęben, budzika. Jak łatwo się domyślić, można nim ustawić czas budzenia. Dokładność nie jest zbyt duża. Zapadki ograniczają wybór do pełnych 10 minut. W końcu jest tutaj jeszcze jeden element, odpowiedzialny za wyłączenie radia po upływie czasu zadanego, do maksymalnie 3 godzin, czyli spełniający popularną funkcję usypiania. Do manipulatorów przejdziemy za chwilę. Przypatrzmy się jeszcze rozwiązaniom konstrukcyjnym. Zegar podświetlony jest neonówką. To źródło słabego światła, ale wystarczającego do oświetlenia zegara w nocy. Zaletą jest praktycznie nieśmiertelność takiej lampki i niski pobór energii. Na korpusie modułu zegarowego znajdują się jeszcze 2 mikrostyki, zarządzające zasilaniem części radiowej. Górny odpowiedzialny jest za sterowanie układem zasypiania i połączony jest z osią kół i zapadek z nim związanych. Dolny natomiast współpracuje z funkcją budzenia i przełączany jest zapadkami przesuwającymi się po zrównaniu godziny bieżącej z ustawioną godziną budzika.
Jak wspomniałem, moduł zegara w całości jest konstrukcją japońską. We wczesnych radioodbiornikach instalowano moduły w wersji amerykańskiej ze wskaźnikiem AM i PM. Później już dostarczano moduły europejskie. Ciekawostką jest napis Japan na klapce pełnych godzin, niesamowicie podnoszący prestiż urządzenia w czasach, gdy było produkowane. Czas rzucić okiem na całość. Oto panel sterujący gongu, czyli jednej z trzech odsłon odbiorników z zegarem klapkowym. Tutaj znajduje się pokrętło timera. Możemy nim ustawić czas maksymalnie 3 godzin, po których radio wyłączało się. Poniżej znajduje się podwójne pokrętło nastaw. Zewnętrzny pierścień umożliwia ustawienie czasu, przy czym można przesuwać się tylko do przodu i tylko minutami. Jeśli przeskoczymy o minutę za daleko, będzie trzeba przeskoczyć o prawie całą dobę, czyli 1439 minut. Wewnętrzną, wystającą gałką ustawia się czas budzenia. Ona także pracuje tylko w jedną stronę i na dodatek odwrotnie. Tutaj jednak przewinięcie całej doby trwa o wiele szybciej. Poniżej znajdują się przyciski aktywacji budzika alarmem albo radiem. Ciekawostką jest sygnał alarmu. W przeciwieństwie do nazwy nie usłyszymy tutaj żadnego gongu, tylko takie dzikie warczenie. Dźwięk ten uzyskano wprowadzając sprzężenie zwrotne w obwodzie wzmacniacza. Skuteczne, ale okrutne dla budzonego. Dalej jest już klasycznie, jak to w radiu bywa, pokrętło głośności oraz tłumienia wysokich tonów wraz z odcięciem niskich. Jest to potencjometr z wyłącznikiem, którym zwykle włączano zasilanie radia. Tutaj moduł wyłącznika odcina skokowo najniższe tony. Tu znajdują się przyciski wyboru zewnętrznych sygnałów audio oraz zakresu fal – długich, średnich, krótkich i ultrakrótkich. A tutaj mamy małą i przez to mało wygodną gałkę strojenia. Za to wyłącznik sieciowy to szaleństwo. Zajmuje połowę wysokości radia. No cóż, taki projekt. Z pewnością tak duży przycisk jest wygodny. A sam wygląd płyty czołowej? Cóż, nieszczególnie. Nie można jakoś konkretnie narzekać, ale brakuje spójności. Zapewne ze względu na nie do końca sprawnie wkomponowany zegar. Seria jubilatów, jak nazywały się podobne odbiorniki pozbawione budzika, wyglądała jednak lepiej. Z tyłu wiele nie ma. Gniazdko symetrycznej anteny dla zakresu FM, anteny dla fal krótkich, uziemienia, uniwersalne wejście i wyjście na magnetofon i gramofon krystaliczny i to wszystko. Oczywiście musimy zajrzeć do środka. Oj, będzie narzekanie, choć nie tak wiele. Zaczniemy od pochwały. Seria jubilatów, jak już nazwaliśmy te radia, nawiązywała jeszcze do czasów lampowych i wzięła stamtąd charakterystyczną stalową ramę, na której utrzymuje się elektronika z elementami towarzyszącymi. Tylko transformator jest tutaj mocowany osobno. To dobry pomysł, ponieważ całość przy serwisowaniu nie rozlatuje się jak w późniejszych konstrukcjach. Jeśli tylko nie będzie potrzeby wymiany głośnika, serwisowanie nie stanowi tutaj problemu, a do całości można dostać się w 2 minuty. Niestety rzut oka na płytkę rozwiewa uśmiech. Pięknie to nie wygląda. Ale trudno, tak jest za każdym razem, gdy zagląda się do sprzętu PRL-owskiego. Krzywo osadzone elementy, pełno plączących się przewodów. Najgorzej jest zaraz obok modułu zegara. Podczas eksploracji odpadły aż 3 kabelki. Nie jest też dobrze, gdy elementy znajdują się na nóżkach przełączników albo potencjometrów. Wyprowadzenia te drgają i styk potrafi przestać kontaktować. Przy podziwianiu wnętrzności należy pamiętać, że tutaj napięcie sieciowe jest dostępne w wielu miejscach i w zasadzie w ogóle nie powinno się włączać urządzenia bez obudowy. Tym bardziej, że część wyprowadzeń w okolicach zegara dynda teraz swobodnie, a ich zwarcie będzie zwarciem sieciowym z całą konsekwencją fajerwerków. Jeśli się przyjrzymy dokładniej, znajdziemy tu miejsce na drugi wzmacniacz. Zatem płyta główna jest płytą uniwersalną całej serii urządzeń, łącznie ze stereofonicznymi. Elementy łączą epoki, od filtrów starszego typu, jeszcze z czasów lampowych, po pierwsze scalone wzmacniacze, dość nieudaną serię 1400, charakterystycznych obudowach kapeluszach.
Nawet diody prostownicze w schemacie już nowoczesne BYP401 będące w zasadzie standardem do dziś. Tutaj są jeszcze diodami germanowymi, z pewnością pochodzącymi z zapasów. Na szczęście nijak to nie wpływa na jakość działania radia. Głowica UKF jest już nowoczesną konstrukcją wykorzystującą tranzystory z serii BF190, które zresztą zdominowały całą resztę. Tak na marginesie, wspomniane radia z zegarem w pierwszych wersjach nie posiadały jeszcze scalonego wzmacniacza, tylko zachodnią parę germanowych tranzystorów serii AC180, która pracowała w większości sprzętu z samego początku lat 70. Druk to też klasyka. Niskiej klasy laminat nieodporny na przegrzania. Jak widać, także i w tym radiu padł kiedyś wzmacniacz i został wymieniony. Skalę podświetlają dwie żarówki. Te tutaj z pewnością nie są oryginalne, prawdopodobnie pochodzą z jakiegoś zestawu choinkowego, ale działają. Słówko o głośniku. Z niewiadomych przyczyn jest zaopatrzone w takie oto puzdereczko ze stali. Stawiam, że była to seria do telewizorów, a puzderko stanowiło ekran magnetyczny, niwelujący wpływ magnesów głośnika na zmianę geometrii obrazu. Widocznie brakło głośników normalnych i do radia wsadzano takie. Ponieważ w miejscu, w którym w jubilatach siedział głośnik, tutaj znajduje się zegar, ten przerzucono na górę radia. Oprócz nieco gorszych właściwości akustycznych tak mocowanego głośnika oraz braku możliwości ułożenia na radiu serwetki, a na niej góralskiej chatki z podpisem pamiątka z Wiliczki, głośnik mimo filtrów brudził się mocno. Do tego gąbka chroniąca cewkę sparciała i okruchy powpadały do środka, przez co głośnik harczy i trzeszczy. Jeśli tylko nie wpadły tam opiłki żelaza, jest szansa na wytrzepanie śmieci, zanim te zniszczą karkas z uzwojeniami. Widać tutaj pewną improwizację w przystosowywaniu jako tako zaprojektowanego radia do przyjęcia zegara. Grunt jednakże wszystko działa od, jak podaje napis, 15 stycznia 76 roku. Zatem na koniec rzućmy okiem na schemat. Jubilaty miały być prostymi radiami stołowymi czy przyłóżkowymi, jak ten tutaj, oferującymi przeciętne parametry pod każdym względem. I trzeba przyznać, wszystko dobrano tutaj do przeciętności, co wcale nie znaczy, że jest źle. Głowica UKF zapewnia dostęp do lokalnych stacji i jest klasyką gatunku, strojoną w dwóch miejscach kondensatorem zmiennym. Obwody AM są jeszcze prostsze, choć kryją trzy pasma fal krótkich i też są strojone dwoma kondensatorami, których zmiana pojemności realizowana jest za pomocą linki przebiegającej tutaj, co rzadkie, czytelnie i w sposób prosty do serwisowania. Tor pośredniej częstotliwości także nie jest rozbudowany i zawiera trzy stopnie, przełączając się między zakresami FM i AM. W drugim przypadku jeden z tranzystorów spełnia funkcję heterodyny, czyli generatora stałej częstotliwości. Wolną Europę łapano tym radiem z niejakim trudem, ale dało się. W końcu jest tutaj detektor, a właściwie dwa, dla każdej z modulacji, a potem już wzmacniacz napięciowy oraz wzmacniacz mocy. Po drodze jest jeszcze regulator barwy, a regulator głośności nie ma żadnego filtru typu kontur. Wspomniany generator budzących wrzasków znajduje się tutaj. Zasilacz jest najprostszy z możliwych i nie posiada stabilizacji, stąd radio nieco buczy przy dźwiękiem. Część zegara zasilana jest wprost z sieci. Zegary klapkowe zrobiły karierę głównie w Stanach oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne były duże cyfry, na przykład w zegarach dworcowych. W Polsce znamy je właśnie z dworców, gdzie to urządzenia te informowały o odjazdach pociągów. Miałem przyjemność programować kiedyś interfejs do takiego urządzenia i może kiedyś o nim opowiem. Do widzenia.